Zawód pracownika socjalnego jest dla ludzi, tak sądzę, o bardzo silnej psychice, ale jednocześnie dużej wrażliwości, dla ludzi, którzy nie mogą obojętnie przejść obok biedy, obok problemów, dla ludzi, którzy chcą pomagać po prostu i którzy lubią pracować z innymi. Piec letni. Tak. No już cię, a u góry wcale nie grzeje. A u góry wcale, że tylko w jednym pokoju pani na razie pani, nie? Nie, no w dwa. Ogrzewanie lubi też, żeby grzyb się nie rozprzestrzeniał. No. Bo jest zimno. No. Jest tak zimno, tu, że... Poza tym się grzyb rozprzestrzeni, jak nie będzie pani że nie jest do wytrzymania, no przecież darmo nie ma tych rąk takich zimnych. Tak, ręce lodowate. No jak lody. Lodowate ręce cały czas. No. Ja nie wyobrażam sobie pracy w banku czy w biurze, 8 godzin siedzenia przy komputerze czy przy jakichś tabelkach. Bardzo lubię ludzi i lubię być aktywna, lubię. Nasza praca polega głównie na wychodzeniu w teren, to mi bardzo odpowiada. Lubię nowe sytuacje, lubię nowe wyzwania, lubię po prostu rozwiązywać problemy. O, za cuda. Pani, to już jest końcóweczka. O, jak pani usiądzie. Ja trochę osłabłam przy tej chorobie. No tak ledwo, ledwo. Bo cały czas pani tak była przeziębiona, czy to? No, tak jak pani umie. Pani, nie, bo ja jest zmarznięta ręce. Dobra, to podpisać, ja napiszę. No. Bo zmarzłam jak nie wiem. Dobrze. Rzadko zdarzają się takie sytuacje, że przychodzę, patrzę jaka jest sytuacja i wypłacam pieniądze, bo brak pieniędzy, trudna sytuacja finansowa zawsze ma jakiś powód. I staramy się. Nie udaje się zlikwidować przyczyny tej trudnej sytuacji, ale staramy się zmotywować rodzinę i pokazać jej, w jaki sposób może sama, chociaż nieznacznie, poprawić tą sytuację. Jak w przypadku ludzi, którzy nie mają pracy, staramy się ich motywować, podpowiadać, jak można szukać pracy, gdzie można szukać pracy, jakie błędy robią w rozmowach z pracodawcą. Staram się o 15:30 wyjść z biura, przestać myśleć, ale czasami się nie da. Właśnie, no nie są to częste sytuacje, ale gdy zdarzy mi się wejść do takiego drastycznie zaburzonego środowiska, gdzie właśnie są jakieś dzieci, jakaś bieda, bicie, czy jeszcze dojdzie alkoholizm, to o tym się nie da zapomnieć. Myśli się o tym właściwie bez ustanku. I nie można zamknąć drzwi i myśleć już o tym, co zrobię na obiad. Nie mam ochoty odejść od tego zawodu, nie wyobrażam sobie innej pracy i będę pracowała jako pracownik socjalny, dopóki tylko będę miała siłę wychodzić w teren, pisać, czytać, dopóki będę sprawna umysłowo i fizycznie. Nie wyobrażam sobie innej pracy. Polska, jak każdy kraj, boryka się z problemami społecznymi.
Do największych należą bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, izolacja ludzi w późnym wieku, uzależnienia, bezdomność, złe warunki mieszkaniowe, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych i zły dostęp do opieki zdrowotnej. Twarzą w twarz z tymi wszystkimi problemami stają w codziennej pracy pracownicy socjalni. Jest ich w Polsce 30 tysięcy. Pracują w biurach i poza nimi. Pracują w trudnych warunkach, z niewielu udogodnieniami, za niskie wynagrodzenie. To, co jest najbardziej takim newralgicznym problemem wsi, to tak jak i w większości innych z pewnością miast, to jest bezrobocie, trudna sytuacja materialna. Nie ma zaplecza tutaj ani zakładów pracy, aby móc podjąć pracę choćby czy jakąś dorywczą, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. I to jest główny problem. Brak możliwości zaspokojenia tych głównych potrzeb, znalezienia pracy. Tak. Pracy. A jak wygląda teraz już kwestia poszukiwania pracy przez męża? Coś już, jakąś propozycję? No może jak teraz ruszą jakieś tam czy roboty budowlane, czy coś. A tu też nic nie ma żadnych szans na pracę. No tutaj tak samo, ci którzy są, to są w tych mrozach też siedzieli w domu. Po chorobie, proszę. Pani Rano, niech pani powie, jak wygląda teraz wasza sytuacja materialna. Dalej no, się nie zmieniło nic. Uh-huh. Mąż od dzisiaj zaczął. Od wczoraj. Wczoraj był pierwszy raz do sadzenia drzewek. Aha, czyli tam jednak z tą pracą coś się udało zrobić. Tak, tak już po chorobie i także, że jakoś tam parę dni na pewno pójdzie, bo myślę, że tylko do końca tygodnia, nie? Bo już tam jest, będzie po sadzeniu. Bo te oferty pracy, które czytałyśmy, tam telefony, co pani zabrała, dzwoniliśmy, to tam albo dłuższy staż pracy, albo znowuż wiek. Teraz są młodych i wykształconych i z dużym doświadczeniem. Dzisiaj już pomoc społeczna ma na celu nie tylko zaspokajanie poprzez dawanie pieniędzy, ale wspieranie, wspomaganie w wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia tych trudnych momentów, w których dana rodzina się znajdzie, do pomnażania ich zasobów, sił, a nie tylko wyręczanie. Tak zwana aktywizacja ludzi. W naszej miejscowości kilka lat temu jako pierwsze powstało w powiecie, powstał środowiskowy dom samopomocy wspierający właśnie osoby niepełnosprawne. Powstały również warsztaty terapii zajęciowej. Mamy prężnie działający ośrodek profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, poradnie leczenia uzależnień. Jest biuro informacji, gdzie można znaleźć pracę, internetowe takie biuro. Jest grupa interwencji kryzysowej. Od pewnego czasu również organizowane są prace społecznie użyteczne. Także wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, można powiedzieć, pomocy społecznej. Nie jesteśmy tylko bierni, aby dawać zasiłki, środki pieniężne, ale również rozwijamy naszą infrastrukturę pomocy społecznej. Zawsze chciałam wykonywać pracę, w której można pomagać drugim ludziom, drugiemu człowiekowi. I właśnie praca socjalna daje mi tą możliwość wspierania drugiego człowieka. Zaspokojenie może jest trochę to egoistyczne, ale zaspokojenie potrzeby pomaganiu drugiemu. W każdym z nas właśnie tkwi taka natura, pomóc w pomaganiu drugim ludziom. Co na to pani kurator, bo jest tam nadzór kuratorski? To znaczy, no, mówi dwa razy w miesiącu, stara się ją odwiedzać, rozmawiać z nią. No i no, kontrolować to, co ona robi, ale no,
Dwa razy w miesiącu to nie jest za dużo. Czy ona także zauważyła te niepokojące sygnały? Znaczy mówisz tak, że zauważyła, że właśnie... A powiedz mi, czy nie sądzisz, że dla pani Moniki dobrym wyjściem była rozmowa z psychologiem, który by tak ją edukował, wspierał? Znaczy rozmawiałam już z nią, że powinna pójść do lekarza, ale w ostatnim czasie jest bardzo nerwowa. Trzęsą mi się ręce, mówi, że sama zauważyła w sobie, że taki niepokój ma w sobie, więc mówiła, że jak dziewczynki wyjdą, już pójdą do przedszkola, będą zdrowe, to wtedy, że uda się do lekarza, że pójdzie po jakieś leki trochę uspokajające, bo mówię, że w ostatnim czasie właśnie. Swoją pracę podjęłam od 1999 roku. Na początku to było stanowisko pracownika socjalnego. Obecnie już jestem starszym specjalistą pracy socjalnej i do moich głównych obowiązków należy jakby pomoc pracownikom socjalnym w ich wykonywaniu czynności zawodowych. To jest przede wszystkim przeprowadzanie różnych szkoleń wewnętrznych, wdrażanie nowych metod pracy socjalnej, a także wspólne wejścia w środowisko, nadzór nad pracownikami. Wchodzę w środowiska bardzo wyjątkowe, gdzie naprawdę pracownik socjalny nie może sobie poradzić i po prostu szuka osób, które by mogły pomóc w rozwiązaniu danego problemu. Musimy zobaczyć, co u pani słychać. Siądzie pani. Tylko widzę, chora ospę ma. Była pani z nią u lekarza? Byłam. I co pani doktor powiedziała, że... Że ma ospę. Ospę. Mhm. Leki pani ma? Tak. Są wykupione. Pani Moniko, a powie pani nam może jeszcze, w czym możemy pani pomóc? Czy ma pani jeszcze jakieś problemy? Tak... Trudno mi powiedzieć. Naszym celem pracy jest to przede wszystkim usamodzielnienie się pani Moniki oraz to, żeby ona mogła wychowywać swoje dzieci jak prawdziwą rodzinę, a nie po prostu zabrać je do domu dziecka. Nie jest powodem do dumy to, ile dzieci zabrało się do domów dziecka, ale na pewno sukcesem, olbrzymim sukcesem jest to, jeżeli dzieci pozostawimy ich w środowisku lokalnym. Na dzisiejszym zespole spotkaliśmy się, abyśmy wspólnie mogli ustalić plan działań w stosunku do pani Moniki. Zauważyliśmy, że ma problemy z takim racjonalnym wydawaniem pieniędzy. Dobrym rozwiązaniem chyba byłoby, żeby uczestnicząc w zajęciach środowiskowego domu miała jakby przypisanego indywidualnego terapeutę, który by uczył jej po prostu jak dysponować dochodem, przeprowadził tak zwany trening budżetowy. No zgadza się. Należałoby jej założyć konto w banku. Stałe przelewy na wszystkie opłaty. Ona by się wtedy nie martwiła o to, bo wiadomo, ona zapomina, nie pamięta o tym wszystkim. I nie wiem, może jest taka możliwość, żeby zrobić w tym banku taki tygodniowy limit wypłat, nie wiem, na przykład 100 zł na tydzień. Jest taka możliwość. Ona ma zapewnione obiady, dzieci mają zapewnione obiady też w przedszkolu. Tak, śniadania, obiady. Tylko pieniążki na śniadania i na kolacje są jej potrzebne, nie? Swoją pracę uważam za bardzo ciekawą. Jest to praca, która pozwala mi wykorzystać swoje moje umiejętności. A to przede wszystkim rozwija mnie i jest to, co chciałabym robić dalej. W moim przypadku jest tak, że myślę, że moje doświadczenie, wiedza, a także staż w pracy powoduje to, że nie przenoszę problemów związanych z pracą do domu rodzinnego. Tak, lubię swoją pracę, jest po prostu moją pasją i chciałabym ją dalej wykonywać. Mamy na trasach 9 punktów kontrolnych i obsługujemy 4 trasy. Trasa turystyczna o długości 9,6 km, trasa dla starszych 7,2, trasa młodsza 5,6 km i trasa dla niepełnosprawnych, czyli trasa Buskowiczu, bo już jadą do nas Buskowicze, 4,6 km. Zostaniecie jeszcze mapę, od osoby, kto będzie was napisać. Pomoc społeczna to jest pomoc finansowa, ale oprócz pomocy finansowej musimy pamiętać o tym, że jest to również praca socjalna. I jednym z takich, i to co robimy poprzez ten rajd jest pracą socjalną. Chcemy wyciągnąć dzieciaki z ich domów. Na rajd zapraszamy przede wszystkim dzieci, które nie mają oferty spędzania czasu wolnego, którym rodzice nie są w stanie zapewnić ciekawej oferty spędzania czasu wolnego. Przede wszystkim kierujemy to do dzieciaków, które są
których rodzice korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej, do dzieci w świetlicach środowiskowych, do dzieci w domach dziecka. Chcemy dzieciaki nauczyć spędzania czasu wolnego. Chcemy im pokazać, że można porobić fajne rzeczy w lesie, bo tak naprawdę rodzice nie są tymi osobami, które im to przekazują. W normalnych rodzinach zazwyczaj jest tak, że rodzice zabierają dzieci na wycieczki nad morze, na wycieczki do lasu, natomiast dzieci klientów ośrodka pomocy społecznej, czy dzieci, które żyją w domu dziecka, nie mają takiej szansy. Jestem jednym z 5 organizatorów społeczności lokalnej, pracowników socjalnych organizatorów społeczności lokalnej, bo tak to się nazywa. I wszyscy 5 organizatorzy społeczności lokalnej pracują w Gdańsku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Cześć! Ta najważniejsza część mojej działalności polega na pracy w danym środowisku, czyli na spotkaniach w społecznościach lokalnych, na rozmowach z stowarzyszeniami, aktywnymi ludźmi. I to wszystko się dzieje w terenie, nie tutaj za biurkiem. Jestem przekonana, że w przyszłości będzie więcej pracowników socjalnych, którzy będą właśnie pracowali tylko i wyłącznie metodą organizowania społeczności lokalnej. Organizacją społeczności lokalnej zajmują się także inne ośrodki pomocy społecznej w Polsce. Zadanie to powierzają jednak niektórym pracownikom jako obowiązek dodatkowy. Tym większe znaczenie ma praca organizatorów społeczności lokalnej z organizacji pozarządowych. Efekty niektórych ich działań są spektakularne. Komandoria Pomet w Poznaniu to jedno z wielu osiedli w Polsce zamieszkałych głównie przez ludzi starszych. Mało jest jednak takich miejsc, w których ludzie ci mieliby tak dużo do powiedzenia. Spotykają się, jakże licznie, w klubie seniora, nawiązują kontakty, rozwijają zainteresowania i rozwiązują wiele wspólnych spraw. Są bardzo skuteczni w zdobywaniu funduszy na modernizację osiedla. Sobie zawdzięczają utworzenie pracowni tkackiej, a także budowę nowoczesnego i dobrze wyposażonego boiska dla dzieci i wnuków. Dzięki własnej zaradności uzyskali też z budżetu miasta pieniądze na planowaną właśnie rozbudowę placu zabaw dla dzieci. A co dzieci by chciały, żeby zrobić w tym naszym ogródku? Jakie ma karuzele! Karuzele! To jest najważniejsze. A piaskownica? Wymienić piasek. Jak często boli pana wątroba? Jak często boli pana wątroba? Proszę tu się położyć. Proszę tu się położyć. Uczę się tutaj w policjalnej szkole pracowników usług społecznych i jestem na profilu pracownika socjalnego. To był mój własny wybór. Czułem, że to może być to, co chcę robić w życiu. Czułem po prostu takie, można powiedzieć, powołanie, że potrzebę pomocy innym ludziom. Z racji tego, że ja mam możliwości takie, no nie potrzebuję tej pomocy aż tak jak inni i póki mogę, to dzielę się z kimś tym, co mam. Chodzi o to, żeby po prostu pomóc komuś, kto się znajduje w potrzebie. Pomoc społeczna w Polsce, myślę, że ma wiele niedociągnięć, wiele błędów jest w niej i jest naprawdę bardzo dużo pracy do zrobienia, ażeby tą pomoc społeczną doprowadzić do takiego stanu, w jakim ona być powinna. Chodzi o to, że tutaj spotkałem się właśnie chodząc na praktyki, spotkaliśmy się z takim mechanizmem, że ludzie korzystający na początku z pomocy społecznej są aktywni, potem są po prostu uzależnieni od pomocy społecznej, już wiedzą, co im się po prostu należy, mają to dostać. I oni nie muszą nic robić. Jest właśnie uzależnienie i ta aktywność ich spada, w końcu staje się zerowa. My musimy być, jako pracownicy socjalni, pewni tego, co robimy. Musimy wiedzieć, od czego zacząć, jak to kontynuować, jak to ma się zakończyć. No i jak najbardziej musimy klienta angażować w tą naszą pracę. Nie możemy go prowadzić za rękę. Ile miesięcznie, panie, tak mniej więcej kosztują leki, wydatki na leki?
To znaczy ja zawsze jak idę do lekarza, to po prostu proszę, żeby mi przypisał w miarę jak najtańszy, no to czasami wydam 90 zł, czasami wydam 50 zł. A, czyli możemy napisać taką granicę od 50 do 100? Do 100. Myślę, że na początku każdy z nas po szkole będzie chciał jakoś zaistnieć, coś wprowadzić, coś nowego, jakieś takie, że tak to powiem, rewelacje wprowadzić w pomocy społecznej, ale pomoc społeczna w Polsce jest też taka, że podcina skrzydła dosyć szybko. Tak mi się wydaje młodym pracownikom, bo warunki pracy są opłakane. Mamy bardzo dużo podopiecznych, bardzo dużo klientów przypada na jednego pracownika socjalnego. Po prostu niewykonalne jest to, żeby z każdym klientem zrobić coś. Coś naprawdę takiego wielkiego. Pamiętam pierwsze wyjście, no to był po prostu szok. Człowiek sobie niby zdaje sprawę z tego, że ktoś żyje w opłakanych warunkach, że ktoś nie ma środków do życia, ale póki tego nie zobaczy na własne oczy, nie usłyszy o jego problemach, to jest całkiem inne patrzenie mimo wszystko. Coś zawsze, coś się rusza w człowieku. No i nie ma tak, że się wychodzi od niego, zamyka się drzwi i jest tyle. Koniec. Potem trzeba to jeszcze opisać wszystkie plany, co, jak pomóc temu człowiekowi, w jaki sposób z tym człowiekiem, czy z klientem się ustala cały plan. Co on może zrobić dla nas, dla siebie samego przede wszystkim, co my możemy dla niego zrobić, w czym mu pomóc, gdzie go skierować, podpowiedzieć. No moim zdaniem bez powołania nie ma co tutaj szukać w tym zawodzie. Powołanie jest najważniejszą sprawą chyba. Bo bez powołań, jeżeli ktoś będzie miał powołanie, będzie potrafił stosunkować się odpowiednio do pracy, do problemów związanych z tą pracą, do klienta. Jeżeli to będzie czysta praca urzędnicza, to będzie wykonywał to jak robot, to nie ma co szukać tej pracy. A jutro wieczorem na godzinę 20 do katedry odbędzie się laboratorium. Na pewno będzie bardzo miło posłuchać lubelskich chórów. To dla pani. Pieniążki zebrane będą przeznaczone na hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Także serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Pomoc społeczna to część polityki społecznej realizowanej samodzielnie przez gminy i województwa. Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry, panie dyrektor. Lokalne władze same decydują o wielkości budżetu i same budują system pomocy społecznej na swym terenie. W 2010 roku skończyła się opieka społeczna. Skończyło się to opiekowanie nad osobami, które potrzebowały wsparcia. To była taka nadopiekuńczość. No, wszystko załatwiono, włącznie z myśleniem za człowieka potrzebującego tylko wsparcia. Natomiast od 90 roku jest pomoc, funkcjonuje pomoc społeczna. I pomoc społeczna to jest pewien etap wsparcia, ale tylko w określonym wąskim zakresie, po to, żeby osoby, rodziny, społeczności potrafiły sobie same ze swoim problemem poradzić, rozwiązać go. O, dziękuję bardzo. Wszystko pilne. To na już. Kiedyś pracownicy socjalni mieli pracować z osobą indywidualną. Później uczyliśmy się pracy z rodziną. W tej chwili już wiemy, że potrzebujemy pracować z całą społecznością lokalną, z całymi społecznościami zgromadzonymi wokół danego problemu. Stąd myślę, że w Gdańsku, tutaj w naszym województwie pomorskim już od 90 roku stosują zasadę pomocniczości. Bardzo intensywnie wspieraliśmy wszelkiego rodzaju grupy samopomocowe, aktywność tych grup poprzez granty, różnego rodzaju dotacje dla organizacji małych, pozarządowych, które w tej chwili już są coraz bardziej liczne, coraz bardziej prężne i coraz lepsza jest ich kondycja i stają się bardzo poważnym partnerem administracji. W naszym województwie cały problem bezdomności jest rozwiązywany poprzez system organizacji pozarządowych. Dobrze, nie mam tutaj uwag, ja mam tylko prośbę jeszcze. Tak zupełnie chyba przypadkowo, będąc sama osobą niepełnosprawną, zaczęłam wokół tej problemów osób niepełnosprawnych organizować studentów. Najpierw na studiach, a później już osoby niepełnosprawne wokół swoich problemów. I myślę, że ta praca w organizacjach pozarządowych jak gdyby utorowała mi drogę do polityki społecznej i
zupełnie kim innym jestem z zawodu wyuczonego, a zupełnie kim innym stałam się poprzez właśnie pracę w organizacjach pozarządowych. Myślę, że tą moją drogę zawodową wykreowały organizacje pozarządowe i praca na rzecz drugiego człowieka, człowieka potrzebującego. To była chyba najważniejsza sprawa w moim życiu. Organizacją pomocy społecznej zajmują się też gminy. Realizują przy tym rozmaite, czasem bardzo nowatorskie koncepcje. Gmina Szamotuły postanowiła całość swych zadań w tej dziedzinie przekazać organizacjom pozarządowym. Jedną z nich jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Prowadzi ono punkt wydawania darmowych posiłków dla potrzebujących, klub seniora, a także dom dziennego pobytu dla dzieci. Dom dziennego pobytu jest miejscem, w którym dzieci mogą skorzystać na przykład z pomocy w odrabianiu lekcji. Zgromadzenie zajmuje się tym od czasów przedwojennych. Teraz jednak uzyskuje dofinansowanie i wpisuje się w system gminnej pomocy społecznej. Ja mogę tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie zrobilibyśmy tego lepiej niż ci, którzy to robią. Na pewno tak dobrze nam by to nie wyszło. Zabrakłoby nam tej determinacji, zabrakłoby nam fachowości, zabrakłoby nam serca pewnie. Dzięki takim przedsięwzięciom pracownicy socjalni nie są w swej walce ze społecznymi problemami osamotnieni.